I zaś trzecio na zegarach wybiła, czas przywitać się z wami w programie radia Na Góralską Nutę. W mikrofonie Wojciech Dorula, gadową witajcie, dzień dobry Państwu i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś ok 13 marca roku pańskiego 2022. Na paśmie WP na 1490M. Od godziny 3 do godziny 4 po południu. A poza tym na YouTubie Wojciech Dorula Radio, na Facebooku i w Sendejkajnowcecie. I jak zwykle będziemy w Sendej, będziemy wam chcieli pokazać światu to, co się dzieje. Smutne i bojaźliwe, bo przecież taki czas nam nastał, co by nam w głowie się nie mieściło i nam przez myśli to nie przechodzi. Będą goście, będziemy wspominać, będziemy uchwalować. Ale będziemy też i grać muzykę, taką właśnie, żeby dać tak zwany support Ukrainie, która walczy do ostatniej kropli krwi. Cały świat ich wspiera. Syćka patrzą z wielkim niedowierzaniem, jak oni mocno się bronią. A ci z drugiej strony, jakieby nigdy nic, absolutnie, nie widzą winy. Oni niewinni. Ten, co mu zajęło 48 godzin, żeby zablokować COVID, ale zrobił burniawę w Europie. To jest niemarnujmy czasu i no zaczniemy, a tym razem od piosenki dla Ukrainy. Podaj rękę Ukrainie. Ukraina.
W najnowszym weekendowym numerze Dziennika Związkowego trwa Radioton Polonia dla Ukrainy. Złóż donację pod numerem 773-763-3343. Rozmawiamy z osobami przebywającymi na Ukrainie oraz osobami pomagającymi ukraińskim uchodźcom w Polsce. Publikujemy też informacje o polonijnych akcjach pomocy Ukrainie i bojkocie rosyjskich firm w Chicago. Imigracja. Co oznacza status ochronny dla Ukraińców? O Polsce mówi się w USA tylko dobrze. Rozmowa z ambasadorem Markiem Magierowskim. Obszerna relacja z obchodów Dnia Pulaskiego. Dawid Krawczyk, winny seksualnego wykorzystania dziecka. Paul Zalewski, winny morderstwa w Mount Prospect. Zapadł też wyrok w sprawie UC Smoleta. W Illinois rusza sezon wyborczy, a były senator stanowy przyznał się do korupcji. Jego miejsce w Springfield zajmie pochodząca z Polski Diane Papas. Przypominamy o zmianie czasu. W ten weekend śpimy krócej. Dziennik Związkowy. Najlepsza polska gazeta w Chicago. Wojna i pokój. W obliczu wojny gwiazdy Hollywood na wszelkie sposoby wspierają walczącą Ukrainę. Mordercza Góra. Brawurowa akcja ratunkowa z udziałem Polaków pozwoliła uniknąć tragedii na jednym z najbardziej niebezpiecznych szczytów w Himalajach. Katastrofa dla Rosji. Wojna krymska okazała się największą katastrofą w dziejach Imperium Rosyjskiego od XVII stulecia, kiedy to Polacy zdobyli Moskwę. Magazyn Kalejdoskop. W każdy weekend. Tylko w Dzienniku Związkowym. Zaśpiewał z nimi. Śmiało. A ja bym tak chciał zrobić tak nazywu, kiedy tutaj zaśpiewała. Miałam ci to samo powiedzieć, bo ty możesz mieć jakiś ukryty talent, a my o tym nie wiemy. Poznaliście po muzyce, poznaliście po głosie, a w to zby inny. Karolinko, to dla mnie zaszczyt, że wybrała się Radio na Góralską Nutę, żeby się podzielić wrażeniami, wspomnieniami i przede wszystkim chyba podziękować, bo to jest najważniejsze. 20 roków jakie by zbica szczelał, ale czas przeleciał. Przeleciał, naprawdę. Pamiętam, właśnie zawsze była o tym mowa, że kiedy zrobimy taki fajny bankiet, właśnie będziemy świętować. No i dzięki Bogu nadeszła ta chwila i udało się syćko, myślę. A powiedz mi, jest szansa płyta na 20-lecie, Siumnek? No, to by było naprawdę świetne, na pewno by my się z tego cieszyli. No, co prawda to na razie o tym my nie gadali, ale no daj Boże, w przyszłości jeszcze będzie następna płyta. Trocheście dorośli i troszeczkę się wam rodziny też już troszeczkę pozakładało więcej i każdy już ma więcej obowiązków, nie? To prawda, troszeczkę się pozmieniało w zespole, no ale ci, co dawno działali, do dziś działają i no po prostu w inny sposób, ale rodzina się na zasium no powiększyła. Mam taki zwyczaj, że zawsze się pytam moich rozmówców, bo przecież to może cała społeczność potalańsko cię w Chicago zna. No ale są te stacje, jest te, co są tak zwane cepry z Nortu, a te wiem, że słuchają tego programu. Pytam cię, Basz pięknie, kto to jest Karolina Walko Szczelec Stafiera? Kim jestem? Jestem osobą, którą bardzo kocham muzykę, śpiew, taniec góralski. Jestem nauczycielką w szkole średniej. Jestem osobą, która bardzo lubi działać, charytatywnie tak samo,
No i przede wszystkim jestem Polką, urodzoną w Stanach Zjednoczonych. Tak zaś tutaj urodzono. I tak ładnie go to po góralsku i po pańsku, tak za syćku dobrze. Tak troszeczkę bardziej szczegółowo, Karolinko, jesteś kierowniczką też zespołu Siumni, prawda? I Kielo i Zroku od samego początku chyba, nie? Tak, jestem kierownikiem, instruktorem w zespole Siumni. No od początku na pewno nie, ale od... No myślę od 2011-2012 roku. Założycielem tego zespołu jest mój ujek, Zdzisław Miernicki. I on był pierwszym tam kierownikiem razem z Markiem Ogórkiem. No i od tego czasu troszeczkę tych kierowników, instruktorów było. No ale jak na dzień dzisiejszy, to ja prowadzę ten zespół z Szymkiem Jakubcem, z moim szwagrem. Tak, bo to twój szwagier. Tak. Serdecznie ich pozdrawiamy, bo to przez niedawno się też pozenieli. Powiedz mi, bo tak ty jesteś, jeszcze nie jesteś mamą, ale jesteś już trzeci chyba rok żoną? Trzeci. Niedawno się obchodzili z Adasiem Stafierą trzecią rocznicę ślubu. Też trzeba znaleźć czas, bo to jest działalność. Swego czasu byłaś też jedną z pierwszych, najmłodszą wiceprezeska zarządu głównego związku pod Hanan. To też była taki piękny okres w twoim życiu tak samo i doświadczenie, ale przede wszystkim no, też musisz znaleźć na to syćko czas. Kiedy macie czas na próby, kiedy to się odbywa, no bo jakby nie było, no to nauka, praca, syćku po kolei. No, ja zawsze godam, że no tak z tego, że nie mam czasu, ale jak się robi, to się lubi albo kocha, no to naprawdę zawsze jest czas. Jestem nauczycielką, tak jak powiedziała, w szkole średniej, Washington High School w Chicago, no i to w tydzniu oczywiście tam większość czasu spędzam. No i wieczorami tu próba, tam próba, zaś granie w weekendy, także naprawdę na syćko jest czas i no trzeba to lubić, bo no może to być naprawdę ciężka sprawa, jak się nie chce tego robić, ale na syćko jest czas. Jakieś zaporadziła w czasie koronawirusa, tego co było i nagle znikło? No, było ciężko troszkę, nauka po prostu przez komputer, to nie była łatwa sprawa, no ale troszkę mi się to udało, bo wtedy skupiałam się trochę na swojej nauce, zdałam swojego magistra w końcu, udało mi się to zrobić, także no, w dobrym czasie troszeczkę wszystko się tak zwolniło, ale oczywiście to był bardzo ciężki czas dla nosyćkik. No, dzięki Bogu my są dziś tu, zdrowi, cali. No ale na pewno nigdy o tym nie zabocymy, co my syćka prześli. Karolinko, jest maski, obowiązują chodzić z masce. Jak to wygląda u tobie? Od poniedziałku jest po prostu opcja taka, że można już ściągnąć te maski. Ja na pewno już nie chcę w tej masce być. W Chicago jest troszeczkę inaczej, jako w tych szkołach tu, w tej okolicy, bo po prostu cały dystrykt musi się zgodzić na to. Także już od poniedziałku... Ma być lepiej, mam nadzieję. To Karoliko, mama urodziny miała, tak? Tak jest. Będziemy jej śpiewać 100 lat? Pasowałby. Zofia Walko-Szczalec, tak? Tak jest. Zofia kochana mamo, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, Zosieńko. I przede wszystkim na pewno będziemy ci, zaśpiewamy ci i wspomnienia, bo przecież jakby nie było, to też tych wspomnień troszeczkę jest, bo my przecież razem z moralności pani Dulskiej. I to nas będzie najbardziej chyba kojarzyło razem i o ten Zbyszko Rozbójnik, a mama tą grzeczną ciotką. Tak jest, bardzo grzeczną. Bardzo grzeczną, oczywiście. Serdecznie pozdrawiamy i też 100 lat zaśpiewamy, zagromy później. Karolinku, no to co, przegromy to seckę, co i zabieramy, też ładnie urozmaicieli. A zaśpiewaj za z nimi. Troszkę. Posłuchamy troszeczkę. Karolinko, z tego co bocem, to 10-lecie było pierwszy was jubileusz. Mieliście 15-lecie, czy nie? Nie. Nie robiliście? Mieliśmy takie rodzinne spotkanie. Po prostu na opłatku, tak. I teraz 20-lecie. Jakbyś to tak podkreślał, no, powiem ci, że no tak honornie, pięknie, tak z pompą. Co przecudownie. Miałem zaszczyt też uczestniczyć w tym jubileuszu. Poczułem się bardzo zaszczycony uhonorowaniem mnie, tak samo jako radio na Góralskim. No to przecież też radio Związku Pod Hanem, bo tyle roków my współpracowali razem. Opowiadaj, podsumowuj dla tych, co nie byli, jak to było? No naprawdę to było piękne dla nas syćkik. My się też poczuli bardzo zaszczyceni po prostu obecnością syćkik nas gości. Byliśmy naprawdę zaskoczeni, że tyle nas było wszystkich.
No po prostu w tym miejscu chciałabym podziękować serdecznie, naprawdę z całego serca moim zespolanom, bo to dzięki im właśnie mieliśmy taką imprezę, oni tego dopilnowali, żeby Kozdy się dobrze bawił. No i naszym rodzinom za to, że naprawdę na każdym kroku nam pomagają, naszym honorowym sponsorom, przyjacielom, zespołom, kołom, różnym organizacjom, także naprawdę brak słów. Było to piękne i mam nadzieję, że Kozdy to przeżywał tak samo z nami. No i modlimy się, że dozjemy jeszcze tam, dociągniemy do następnej, nie wiem, no, jak najdłużej, co by my działali syćka razem. Karolinko, a co na tobie zrobiło największe wrażenie, jak ochodziło wasz jubileusz 20-leciak zespołu Siumni? No jak dla mnie to na pewno Kozdy się zgodzi, że fajnie słyszeć na przykład, jak ktoś powie coś dobrego na twoją rodzinę, na twój zespół. Także w kościele zrobił to ojciec Kurz. Przepięknie przepytał na temat Siumnych. Bardzo często jest z nami, to jest w sumie nasz kapelan. No a resztę, no po prostu widząc tylu ludzi na tej sali, wspierających nos, no po prostu ciężko to opisać. To było naprawdę przepiękne i na pewno o tym nigdy nie zabocymy. No to w takim razie przechodzimy do podziękowań, przechodzimy do sponsorów, przechodzimy do tych ludzi, którym chcę podziękować, bo to jest bardzo ważne. Ludzie chcą się słyszeć, chcą, żeby łonik też było godane. Tak jest przyjęte i to chyba jest samo radość. Także Karolinko, oddaję ci mikrofon. Jest cały twój. Dzięki, Wojtuś. No, moim zespolanom za ich dobre, wielkie serca, za to, że się naprawdę poświęcają. Co tydzień my są na tych próbach, tańcą, śpiewają, cieszą się tym, co mamy i naprawdę są niesamowici. Naszym rodzinom, zarządowi głównemu Związku Pod Halland w Ameryce. Przedstąpię tu, pozwólcie, z listy, bo nie chciałaby kogoś ich ominąć. Ojciec Kurz, ojciec Stanowski, minister Adam Kwiatkowski w Polsce, którego serdecznie pozdrawiamy, zawsze jest z nami. Związek Pod Halland w Polsce, oddział Zakopane, na czele z prezesem Marcinem Zupkiem, przesłali nam przepiękną pamiątkę, za to, że pamiętają o nas, a są tak daleko, Bóg zapłoć. Zespół Regle w Poroninie to samo, zaskoczyli nas przepięknym listem, życzeniami. Józef Dział Sitko, dzięki właśnie niemu my się przejechali przepięknie z Góralskiego do Kościoła i z powrotem, także Bóg zapłać za to. Zespół Watrabian, moi chłopcy ze zespołu, kapela Góralsko. Aleście już zgrali pięknie. Bóg zapłać. Chłopcy z kasą dobrzy naprawdę. Ale jest na mój duszu. Ale to w pewnych momentach to wyglądało, że to też był jakby koncert, wiesz? To tak widać było takie brzmienie, takie z pełną parą. Pozdrowienia serdecznie, szacun panowie. Wspaniała robota, wspaniała muzyka, świetne wykonanie. Oni są naprawdę dobrzy, świetni są. Tam się czuje taki profesjonalizm, wiesz? Taki czuje się naprawdę, chłopaki się znają na muzyce. Tak jest. Zgadzam się. Kapela Góralsko, zespół Siumni, Euro Liquor, w to, że no, dzięki nim naprawdę nie zabrakło trunków. Tak, właśnie tutaj Karolinka przyniosła, pokozę tutaj Karolinko, coś to tutaj dała, przyniosłaś tutaj cytrynóweczkę tą słynną, tak jest. W to chyba syćkim smakowała, mam nadzieję. Oj, smakowała. Także pozdrawiamy panów z Euro Liquors. Jakub i Sebastian, Euro Liquor, tak. Niech sobie już zostanie tu przy mnie. Tak jest. Kogo tu jest, cemomy? Koniorzom Wojtek Walkosz, Piotr Wrubel, Władek Zubek Biela, Góralsko Chata, Highlander House, Aga i Stasiu Bobak, Fundacja You Can Be My Angel, od których też dostaliśmy przepiękną pamiątkę, z którymi bardzo często współpracujemy. Polsko-Słowiańsko-Federalna Unia Kredytowa z panią Małgorzatą Gracki, w którą przyleciała Head, ja z New Jersey, żeby być z nami, z mężem i tam załogą. I przekazali nam przepiękną donację, Bóg zapłać im za to, bo właśnie dzięki takim donacjom mamy okazję jeździć, zwiedzać, no i cieszyć się tym, co po prostu przekazujemy. Konsulat generalny w Chicago, pani Agata Grochowska, która była z nami, były zbójniki zespołan Daniel Garbacz, Maria Kois i Józef Szewczyk, pani Bożena Kowalczyk, Łukasz Papież, Miria Devotion, Ania i Czesław Tyrała, zespół Mali Siumni z kierowniczką Mariolą Ludek, zespół Ślebodni w USA, koło Gronków, koło Poronin, koło Ratułów, koło Ostrowsko, koło Nowy Targ, koło Kościelisko, koło Ząb, koło Witów,
koło Czarny Dunajec, koło Charklowa, koło Babia Góra, koło Gliczarów Górny, koło Białka Taczańska, Podhalanie w Arizonie. Pozdrawiamy was, nie mogliście być z nami, ale dziękujemy wam bardzo za wsparcie. Podhale Golf Club, Wojciech Dorula, Radio na Góralską Nutę, Helenka Studencka, Radio ZPPA, redaktor Andrzej Baraniak, pani Marta Rawicz, no, zespół Holni, Super Express. No i tak też rodzicom, rodzinom po prostu za nieustanne wsparcie, za to, że jesteście, bo bez was nic nie zrobimy. Po prostu my tańczymy, śpiewamy, cieszymy się tym, tą góralscyzną, ale no to jest tylko kawałek tego, co naprawdę robimy razem, także Bóg zapłać z całego serca, jakby kogoś zaboca, to wybodźcie naprawdę. To będziesz miał okazję przyjść jeszcze raz. Będę musiała jeszcze raz, tak. To co, Karolinko, teraz może zaśpiewamy, bo my mamy 100 lat, co jakoby to myślisz, zrobimy fajną taką niespodziankę. No możemy. Dla Zosi Walkoszczelec z okazji urodzin, a w torezce te urodzinki zdradzimy, czy nie? Nie zdradzimy. Nie zdradzimy, ale to jest nieokrągłe, nie? Mama się bardzo dobrze czuje, bardzo dobrze wygląda i niech na tym zostanie. Niech na tym zostanie. Śpiewam dla takim razie dla Zosi. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam, niech żyje nam. A kto? Mama, Zosia. Nasa Zosia. Karolinko, co chcesz jeszcze powiedzieć, co chcesz przekazać już tak w tej... A przede wszystkim na pewno cię popytam, na tę niedzielę popłynie zawsze jakieś takie przesłanie do ludzi. Jesteśmy w bardzo ciężkim czasie, obserwujemy, oglądamy wiadomości. Jesteśmy przerażeni tym, co się dzieje, bo to jakby nie było u nas za miedzą. Jakby powiedzieć, ciężkie czasy, ale zawsze te przesłania jakieś staram się zebrać ludzie, moi goście radiowi, do nas i Goroli, tu w Chicago i dla całej Polonii mogli przekazać. No jest naprawdę tragedia. Ciężko o tym w ogóle gadać, o tym, co się dzieje. No ludzie po prostu w pełnych obrotach pracują przy tym, co by pomóc, kielo mogą. No po prostu nie daj Boże, ale to każdego może spotkać z nos. Ciężko wiedzieć, jak no lepiej można pomóc. Każdy w swój sposób na pewno coś im może pomóc i zrobić. Dzisiaj chodziło o niedzielę, specjalny koncert, z którego dochód jest przeznaczony na pomoc właśnie Ukrainie. Tak. Opowiadaj, Karolinko, bo to zdążą ludzie. Tak, nazywa się właśnie to Razem z Ukrainą, to będzie w Kopernikusie o godzinie 5 jest start. Po prostu cena biletu, jak się nie mylę, jest $25, to na pewno dużo pomoże. Wszystko po prostu pójdzie na ten cel. Będą różne występy, to będzie cały taki jeden wielki koncert naszych polonijnych zespołów, co by choć w taki sposób pomóc. Jak to może, to niech pomoże, bo naprawdę, tak jak powiedziała, no może to nas spotkać, nie daj Boże, no i trzeba się trzymać razem. Karolinko, wielki Bóg zapłać za przyjście do studia Radia na Góralską Nutę, za podzielenie się tymi ważnymi wiadomościami. A przede wszystkim, jak będę cię mógł popytać, jak będziesz miała się tym fajnym pochwalić, a na pewno będzie się tym fajnym pochwalić, to serdecznie zapraszam.
Karolinko, Bóg zapłoć, jest teraz dla słuchaczy Radia na Góralskim Nutę. Dzisiaj w niedzielnym programie Karolinka Walkosz-Stafira. Trzymaj się, pozdrowienia dla Adasia, tak samo dla twojego małżonka szanownego, dla twojej siostrzyczki, szwagra, do całej rodzinki, mamy, taty, dla patrona. Zawsze tak zgadamy z Wojtkiem, sobie uchwalujemy za patron, jakoś się ma z patron. No i dobrze, to też Bóg zapłoć. Bóg zapłoć, Wojtuś. Cześć. Jo, syćkik pozdrawiam. Na pierwszym miejscu syćkik siumnyk, moją rodzinkę. Tys, no i was syćki, kochani, w to, że no, oglądacie i słuchacie. Pozdrawiam serdecznie. Górol radzi widzom, syćko co wielgie, wielgie góry, wielgie baby, strasznie sumne. No i największe polskie delikatesy w Ameryce. Shop and Save Market. Niezwykła podróż po świecie kulinarnych doznań. 8847 South Harlem w Bridgeview. Telefon 708-398-6600. Pytam was pięknie, zejdźmy się syćka. Shop and Save Market. Hej! Waldoś, znowu zapomniałeś o czeku. Wcale nie. Teraz moja pensja sama wpływa na konto. Jak to? A tak, podałem firmie numer naszego rachunku i pieniądze wpływają bezpośrednio na konto w naszej Unii. Od razu są dostępne i możemy ich używać. I dostałem jeszcze $50. Zleć bezpośrednią wpłatę na konto czekowe w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej i odbierz $50 w prezencie. Aktywuj usługę Direct Deposit i zarządzaj wygodnie swoimi finansami z jednego miejsca. Promocja ważna do 18 kwietnia tego roku. Szczegóły promocji w oddziałach na www.naszaunia.com lub pod 1-855-773-2848. Nasza Unia. Twoje finanse zawsze tam, gdzie ty. Nasza Unia to więcej niż bank. Zasady członkostwa obowiązują. Obejmuje nowe wpłaty w kwocie minimum $300. PSFCU is federally insured by NCUA. Zimowa promocja LOTU. Skorzystaj z niskich cen i leć do Polski już teraz. Bezpośrednio do Warszawy z walizką podręczną $378. Bezpośrednio do Krakowa z walizką podręczną $390. Rzeszów i inne miasta Polski ceny od $406 z walizką podręczną. Uwaga, podróż musi się zakończyć do 8 kwietnia. Ostateczna cena biletu zależy od dat podróży, dostępności taryfy i oferty przewoźnika. Szczegóły promocji i rezerwacje we wszystkich biurach Polamer. Dzwoń już dziś. 773-685-8222. Polamer. Ej, nikogo, nie kochasz, nie wiem. Ej, nikogo. A jak się zakochasz i będziesz się czoło zenić i zrobić piękne wesele, to tylko w Belvedere Chateau Banquet. Słuchajcie, Belvedere Chateau 8055 West 103 Street w Palos Hills. Serdecznie Wam polecam to miejsce. Gwarantuję za wspaniałą obsługę, za piękny wygląd. Najpiękniejsza sala bankietowa w Chicagolandzie i jeszcze może dalej. 8055 West 103 Street w Palos Hills. Numer telefonu 708-430-1800. 430-1800. Dzwońcie. Zostawcie wiadomość, jeżeli nie ma ich w tym momencie przy telefonie. Odzwonią na pewno. Róbcie rezerwację. Mają dużo jeszcze wolnych miejsc. Na ten rok i na następny. Świetnie wyposażona kuchnia. To podkreślam, bo to jest bardzo ważne. Wspaniali kucharze, wspaniała obsługa i piękna sala bankietowa po ogromnym remoncie przeprowadzonym w ostatnim czasie. Ela i Bolek serdecznie Was zapraszają. Belvedere Chateau, Palos Hills. Najpiękniejsza sala bankietowa. Polecam. Ej, nikogo, nikogo się nie. I mamy komunikat, bo potrzebują pracowników Belvedere Chateau. Ela i Bolek pytali Wam przekazać, co jakbyście mieli swoją młodzież, co by chciała co trochę dorobić. Pytają Was pięknie na salę bankietową. Są potrzebni pracownicy do obsługi przy stolikach, nie, bo przecież zawsze tam była dobra obsługa, piękna obsługa, ale i też tacy robotni. Tak, jak macie swoje dzieci, wysyłajcie ich do roboty tamok, ale też i pomoc do kuchni, nasyćkę, wydziały, do bary, kajną możecie. Potrzebni są pracownicy do Belvedere Chateau, dzwońcie do nich, zgłoszajcie się, idźcie tamok, bo warto. Fajne miejsce do pracy, a zawsze, jak to się go rosa, się zawsze przyda. Planujesz wesele, komunię, urodziny i inne imprezy okolicznościowe? Zgłoś się do M&M Event Planners.
Razem opracujemy wizję Twoich marzeń. Zaplanujemy i udekorujemy. Przygotujemy poczęstunek w domu, hotelu, sali bankietowej lub w ogrodzie. Tylko z nami zrobisz przyjęcie, o jakim marzysz. Naszą siłą jest zgrany zespół i wieloletnie doświadczenie. Zapraszamy na konsultację. Telefon 708 717 75 52. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Spełnimy Twoje marzenia. Więcej informacji na Facebooku, Instagramie i TikToku. Vítejte v městečku Žatec. Mluvil, že tu roste nejlepší chmel na světě. A kto nevěří, nech spróbuje žateckého a sám se překoná. Žatecký, nejlepší chmel, výborné pivo. Jest z nami pani doktor Jolanta Sokrzewska z kliniki Dental Implant Clinic of Chicago. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor, ten okres pandemii spowodował, że wiele osób po pierwsze bało się wychodzić z domu, ograniczyli kontakty, nie spotykali się ze znajomymi, ale też trochę zaniedbali swoje zdrowie. Nie dlatego, że chcieli, ale dlatego, że po prostu się obawiali iść do kliniki. Przez te zaniedbania mogły pojawić się problemy właśnie między innymi z zębami. Wy już funkcjonujecie na maksa, że tak powiem, cały czas przyjmujecie pacjentów. Co należy robić? Przyjść, skonsultować się, przeanalizować sytuację? Jak wy możecie pomóc? Tak, to prawda, że pacjenci się obawiali, czekali, nie wiedzieli co zrobić, przychodzili w maskach, nie wiedzieli czy w masce mają siedzieć, czy zdejmować, czy wkładać. Każdy był confused, no bo jak można nie być? Tyle chodziło różnych opowiadań, że jedni mówili, że żeby jak najbardziej nie kontaktować się z nikim, niektórzy nie szczepili się, kontaktowali, każdy co innego robił. W każdym razie robimy implanty i robimy tego dużo, no bo każdy potrzebuje jeść, wyglądać dobrze, no i się czuć i z powrotem wracać do normalnego trybu życia, no bo trudno, żeby teraz przestać żyć. Jakiego rodzaju implanty? Bo dla osoby, która nie zna może tematu, może sobie pomyśleć, że implant to jest po prostu wstawienie jednego zęba, jeżeli mam jakąś tam dziurę, ale to nie jest tylko to, tak? Nie tylko to. Wszystko zależy od pacjenta i jakie braki ma. Robimy tak jak zawsze całe doło i potem mają na to proteski osadzone, na takie zaczepy, albo mają koronki zrobione, cokolwiek dany pacjent potrzebuje. Ale wydaje mi się, tak jakby pacjent się stęsknił za tym, żeby dobrze wyglądać i żeby móc jeść i być swobodnym. Każdy przychodzi i jak najszybciej chce mieć zrobione. No jak wiadomo, mamy pacjentów różnego wieku, bo i są starsi ludzie i są młode kobiety, które przychodzą jeden albo dwa ząb chcą sobie wstawić. No i są tak pomiędzy. Także każdy ma jakieś zapotrzebowania, no i jesteśmy dla pacjentów i wszystko, co potrzebują, robimy. Tak jak było poprzednio. To po prostu była taka mała, duża przerwa. Może to też nie do końca to, że pacjenci widzą, że można to zrobić, tylko wiele osób w tej chwili zdało sobie sprawę z tego, że po co się męczyć, tak? To, że skończę 60 lat, to nie znaczy, że mam mieć problemy z jedzeniem, to nie znaczy, że mam źle wyglądać. Żyjemy teraz dłużej, więc warto inwestować w swoje zdrowie i w zęby. Oczywiście. Ja widzę, że dużo pacjentów, widzę, mają koło 70, naprawdę wyglądają bardzo, bardzo dobrze i tak dbają o siebie. Nawet dzisiaj miałam pacjenta, pan tak był zadbany, że aż było miło popatrzeć. No i oczywiście też chcę wszystko zrobić i mówi pani, co zostało już, nie będę kupował nowego domu, nie muszę w dzieci inwestować, tylko inwestuję w siebie, w samopoczucie i swój wygląd. Bo wy macie rozwiązanie dla każdego, tak? Bo to nie musi być tylko implant. Tak jak pani doktor wspomniała, to mogą być różne rozwiązania implantologiczne. Jakie to są rozwiązania, dla kogo? Więc różnego rodzaju. Niektórzy przychodzą tylko, żeby proteski mieć zrobione, bo sobie nie mogą pozwolić na implanty. Niektórzy przychodzą na to, żeby mieć proteski osadzone na implantach, no bo wtedy nie muszą mieć podniebienia i tak samo im się inaczej trzyma, a niektórzy przychodzą po to, żeby mieć tylko koronki zrobione. Także każdy ma rozwiązanie, zawsze siadamy z pacjentem, bierzemy zdjęcie takie duże, panoramiczne i dyskutujemy, na co pacjent może sobie pozwolić, co by chciał. Wtedy dajemy mu kilka takiego rodzaju planów, no i zaczynamy działanie. Czy długo trwają takie procedury stawiania implantów? Więc wszystko zależy, jaki rodzaj implantów ma wstawiane, ale powiedzmy od całości, żeby zrobić od 2 miesięcy do prawie do roku. Także wszystko zależy, co robimy u danego pacjenta. Implanty to naprawdę nasze drugie zęby, tak? Implanty to naprawdę bardzo, bardzo ważne i to są naprawdę nasze drugie zęby. Pacjenci zawsze mówią,
aż mi się nie chce wierzyć, że teraz mogę tak jeść i w ogóle zapominam, że to nie moje zęby. No bo właściwie to są ich zęby, to już nie są cokolwiek innego, tylko są przyzwyczajeni do wszystkiego. Jeszcze pytanie, jak już wstawią sobie te implanty, czy oni muszą, ci pacjenci, którzy stawiają implanty, muszą w jakiś specjalny sposób o nie dbać? Implanty to tak jak na przykład następne zęby. Muszą dbać, przychodzić na czyszczenia, sprawdzania, zdjęcia robimy. Normalnie tak jakby miał swoje zęby jeszcze raz i miał wszystko od nowa robione. Także trzeba koniecznie dbać, przychodzić na sprawdzenia, przychodzić na zdjęcia, na czyszczenia. Wszystko to samo. Jak mają proteski na implantach, mają takie specjalne zaczepy, które się wymienia, żeby się im bardzo dobrze utrzymały. Także jak najbardziej. A najważniejsze, trzeba zacząć od wizyty i konsultacji w klinice pani dr Joanny Zakrzewskiej. Gdzie was znaleźć, jak się z wami skontaktować? Więc znaleźć nas pod starym adresem, czyli jest 4849 North Milwaukee. Telefon nadal ten sam, 622-8700. Jesteśmy, przyjmujemy pacjentów, no i czekamy. 773-622-8700, numer telefonu do kliniki dr Jolanty Zakrzewskiej. Klinika znajduje się przy 4849 North Milwaukee Avenue, pokój 505. To jest w tym budynku, gdzie jest Social Security Number, niedaleko skrzyżowania Lawrence i Milwaukee na północy miasta, przy Copernicus Center. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękujemy, zapraszamy i do następnego wywiadu. Tak, na 5 piętrze 505. Do zobaczenia i do następnego razu. A ja serdecznie zapraszam na poparcie kandydatury Judge Art Śmigielski for Will County Circuit Court Judge, Event Host, the Law Office of Wrubel i Skupień, Art and Sandy Wrubel, First Choice Realty and Stan and Bożena Wielocha. Piątek, 18 marca, więc najbliższy piątek, 18 marca, Crystal Grand, to jest 12416 South Archer Avenue w Le Monde. Cała uroczystość, całe spotkanie rozpocznie się o godzinie 6.30 wieczorem. $50 za osobę, $90 za parę. Obiad w cenie, bar jest tak zwany cash bar. Sponsorstwo $150 lub więcej obejmuje obiad oraz wyczytanie w trakcie przemowy. Żeby zostać wyczytany, płatność musi być dokonana do 10 marca. Jestem pewien, że na pewno troszeczkę można jeszcze będzie przeciągnąć. Czeki płatne Friends to Elect Judge Śmigielski na sali lub pocztą pod adres. Teraz już nie będziecie wysyłać czeków, bo myślę, że będzie możliwość zasponsorowania podczas tej uroczystości. A więc serdecznie was zapraszamy na to spotkanie. Trzeba poprzeć właśnie naszego sędziego, Arkadiusza Śmigielskiego. To spotkanie jest 18 marca o godzinie 6.30 wieczorem w Crystal Grand w imieniu organizatorów, jak i też radio na Goralską Nutę. Serdecznie was zapraszam na to spotkanie, bo takich ludzi zawsze pan Krzysztof Wąsowicz mówił, że musimy mieć swoich ludzi na stanowiskach. Pytam was pięknie. W piątek 18 marca Crystal Grand trzeba poprzeć pana Arkadiusza Śmigielskiego na Wall County Circuit Court Judge, a więc bardzo wysokie stanowisko. Pytam was pięknie. Hello. Mecenas Arkadiusz Śmigielski, witam pana serdecznie w programie radia na Goralską Nutę. Witam panie Wojtku, witam wszystkich słuchaczy również.
Arkadiusz, znamy się dobre ponad 20 lat. Zawsze stałeś... Zgadza się. Zawsze stałeś na gotowości bojowej, zawsze pomagałeś polskim ludziom. Pamiętam cię od zarania dziejów. Jeszcze kiedyś, jak zaczynaliśmy działalność w programie Radia Związku Podhalan, byłeś tam też naszym sponsorem i gościem. Ale widzisz, czas biegnie do przodu, czas na jakieś zmiany, czas na jakieś tak zwane postępy w swoim życiu. Mecenas Arkadiusz Śmigielski chce zostać sędzią głównym w Will County. Arkadiuszu, przedstaw nam obecny twój status, jaki jest. Wiem, że jesteś... Oczywiście. Proszę bardzo, opowiadaj o sobie, bo na pewno wielu ludzi cię pamięta, wielu ludzi cię zna, ale nie wiedzą dokładnie, co ostatnio porabiałeś i co chcesz zrobić, bo to jest bardzo ważne. Rozumiem. Pierw powiem, od 1994 roku do roku 2015 prowadziłem swoją kancelarię adwokacką i większość klientów w tych czasach były nasi ludzie z Polonii. W roku 2015 zostałem wybrany jako tak zwany po amerykańsku associate judge, czyli associate judge jest wybrany przez sąd. A teraz wychodzę po tych 7 latach, będę na wyborach w listopadzie 8, będę na głównych wyborach na tak zwany circuit judge. A prawybory są 28 czerwca, ale w tej chwili nie przewiduję, że będę miał przeciwko siebie kogoś w prawyborach, a tylko ewentualnie w głównych wyborach. I Will County to liczy się teren, a główne miasto w Will County to jest Joliet, ale na terenie to, gdzie mamy dużo naszych ludzi z Polonii, to liczy się Homer Glen, Lockport, częściowo Lamont, Orland Park i jeszcze tam i Romeoville, wiem, że Plainfield, też są nasi ludzie z Polonii na tych miejscach. Arkadiusz, to są miejsca akurat, gdzie w tej chwili dominuje polska społeczność, gdzie uwielbiają, gdzie kochają nasi się przeprowadzać, jakieś tam w ogóle takie bardzo piękne osiedla powstają i to tak widzę, że to każdy zafascynowany jest, a szczególnie Homer Glen, a okazuje się, że byłbyś ich człowiekiem i to jest bardzo ważne. Powiedz mi, na czym polega funkcja tego głównego Will County Court Judge? O czym ty będziesz decydował? Bardzo, bardzo dobre pytanie. A jeżeli ktoś by przyszedł do sądu i by patrzył się to, co się dzieje w pokoju sądowym, by na pewno nie poznał, czy osoba jest associate judge, tak jak obecnie jestem, czy ta osoba jest circuit judge. Gdzie jest najpoważniejsza różnica, to są te prace poza sądem, bo jako associate judge moja praca jest to, co się dzieje w sądzie. Jako circuit judge wtedy funkcja liczy się też załatwienia prawa sądowe, załatwienia procedury, co się odbywają w sądach, nominowanie następnego associate judge i wybranie tego następnego associate judge. Circuit judge również biorą pod uwagę, kto będzie pracował w biurze kuratora, kto będzie głównym kuratorem, kto będzie obrońca publiczny i jeszcze inne te funkcje rządzić tym budynkiem sądowym i ci ludzie, co pracują w tym budynku sądowym. To te prace, co są poza sądem, więcej te administracyjne plus to, co się odbywa w sądzie, chodzi w grę. Dlaczego się czuję, że jestem gotowy na to? 25 lat mniej więcej miałem praktykę adwokacką, niż zostałem wybrany jako sędzia teraz po tych 7 latach i co i raz nam tam udają pod uwagę, biorą adwokaci, czy to będzie prokurator, czy to będą prywatni adwokaci, biorą udział i dają nam stopnie. Najlepszy stopień to jest 100, najgorszy to jest 0. Ja mam stopień 98 plus na praktycznie każdym poziomie, gdzie dają te stopnie, czyli adwokaci uważają, że ja dobrze prowadzę, ja siedzę jako sędzia w sądzie kryminalnym i od tych sędzia, co siedzą w sądzie kryminalnych, mam najlepsze stopnie, najwyższe stopnie. Mam to czuję, że
jestem gotowy na następne stanowisko. I to jest nam wszystkim potrzebne. Powiedz mi, Arkadiusz, jak my, Polonia, jak możemy ci pomóc? Jak ważną rzeczą jest nasza pomoc dla ciebie? Najważniejsza rzecz to są, żeby wystąpić do głosowania. Ci, co mają już zarejestrowane do głosowania, proszę wychodzić na te wybory, wybierać ludzi, którzy odpowiadają dla Polonii. Ja jestem w prawyborach jako republikanin i w głównym tak samo będę jako republikanin. Bardzo proszę o głosy. Ci, co nie mieszkają na terenie Will County, proszę przekazać rodzinie, kolegom, koleżankom, żeby na te głosowanie wystąpili. I żeby dali głos. Głosy to są najważniejsze rzeczy, żeby ktoś głosował. Są inne możliwości. Potrzebujemy też ludzie do pilnowania głosy w dniu wyborach i prawyborach. Jeżeli ktoś by był takim czymś zainteresowany, tak zwany election judge, mogę pomóc, żeby to ktoś na to stanowisko się kwalifikował i żeby miał te ćwiczenia, które są potrzebne. Być zainteresowany, brać udział w tych wyborach. Oprócz tego będzie organizowane specjalne spotkanie z tobą. O tym spotkaniu już muszę ja powiedzieć, według całych zasad przywilejów, tak zwanego poprawności polityczno-kodeksowej, tak by to można nazwać pospolicie, ale o tym poinformuję ja, o spotkaniu, które będzie właśnie organizowane dla ciebie w piątek, 18 marca w Crystal Grand Banquets. To zrobimy taką osobną sekcję. Arkadiusz, kto ma przyjść na to spotkanie? Każdy jest... Ja nie mogę o takich rzeczach mówić, ale zapraszam każdego na wszystko. I o to mi właśnie chodziło, dlatego ja, moją rolą będzie dokładnie przedstawienie i opowiedzenie o tym spotkaniu. Na dzień dzisiejszy jedno zasadnicze postulat do wszystkich, którzy słuchają w tej chwili nas w radiu na Golarską Nutę. Nasz sędzia Arkadiusz Śmigielski, Art Śmigielski, będzie startował na sędziego głównego w Will County. I teraz musicie, nasi kochani, powiedzieć wszystkim swoim w rodzinie, tam kany Arkadiusz mówił, kany siedzicie na tych południowo-zachodnich przedmieściach, na tych tak zwanych prime areach, żebyście głosowali, bo chodźcie na rzek, ocie, że nie ma nasyk, wśród nasyk tych, no, tych, na tych stanowiskach wysokich, a są jednak i trzeba ich popierać. Dlatego ciągle pan Krzysztof Wąsowicz mówi o tym. Działajcie, popierajcie, pnijcie się do góry i czatek, co już są tamkańsi, żeby ich popierać. Arkadiusz, czy coś chcesz już na koniec, teraz, którzy cię teraz wszyscy słuchają, górale i nie tylko, co chcesz im powiedzieć, ten twój apel, który będzie jeszcze ponawiany wielokrotnie, bo chciałbym, żebyś znalazł chwilę czasu po tym spotkaniu 18 marca w Crystal Grand, żebyś przyszedł tutaj do nas do radia, trochę opowiedział, co jeszcze możemy dla ciebie zrobić, jak możemy ci pomóc. I to końcowe słowo dla słuchaczy radia na Góralską Nutę. Polonia w cały okres czasu mojej praktyki wierzyli mnie. Miałem klientów 80% plus z polskiego pochodzenia, przyjaźni z Polski. Dużo mnie Polona pomogła. Ja jestem w stanie jako tutaj, żeby pomóc Polonii, żeby Polonia miała kogoś ze swoich wybrany na to stanowisko. Co mogą mnie pomóc dalej? Głosować, rozmawiać z sąsiadami, Polacy, nie Polacy. Każdy głos się liczy. Bardzo proszę o pomoc, o to głosowanie. Pięknie. Życzymy tobie z całego serca, żebyś osiągnął twój zamierzony cel i piął się do góry, żeby na tym nie był koniec. A więc dokładnie jeszcze raz, Arkadiusz, kiedy jest to głosowanie, od kiedy ludzie zaczynają, muszą zaczynać się rozglądać za tobą? Głosowanie, prawybory są 28 czerwca, główne wybory są 8 listopada, ale tam i teraz mamy te wcześniejsze głosowanie, gdzie można tak zwanie te early voting i również jest to głosowanie przez pocztę. I to bym powiedział, ci co nie będą w stanie głosować 28 lub 8 listopada, idź głosować wcześniej lub poprosić o głosowanie przez pocztę. Jeżeli ktoś wybiera się na jakieś wakacje i nie będzie
tutaj na terenie naszym, żeby głosować osobiście w dniu tych głównych wyborach. Proszę głosy dać wcześniej, głosy dać przez pocztę. To się też liczy. Pięknie. No to w takim razie do usłyszenia się znowu, do zobaczenia już 18 marca w Crystal Grant. No i o tym jeszcze będziemy informować, zapraszać, bo tam nasi kochani musicie się znaleźć. Ja w imieniu pana Arkadiusza Śmigielskiego bardzo, bardzo serdecznie was zapraszam na to spotkanie i o tym spotkaniu będę dużo gadał. Będzie to na Facebooku, będzie to u mnie w radiu i kajno się ino do. Arkadiusz, trzymamy kciuki w obliczu całej tragedii, która w tej chwili się rozgrywa w naszej Europie, to ciągle musimy żyć codziennym życiem, musimy ciągle iść do przodu, ponieważ tak na tym rzecz polega. Panie Wojtku, dziękuję ci bardzo, pięknie przekazałeś wszystko, nie mogę nic dodać, bardzo ci dziękuję. Ja również cieszę się, że będę mógł jakoś pomóc i naprawdę wierzę w ciebie, bo pamiętam cię sprzed bardzo wielu lat i byłeś zawsze pomocny, nigdy nie odmówiłeś i zawsze stałeś na wysokości zadania. Arkadiusz, trzymamy za tobą kciuki, górale za Arkadiuszem Śmigielskim, na całego, idziemy do przodu, takie fajne hasło góralskie muszę ci wymyśleć, żeby się udało. Trzymam kciuki, bądźmy dobrej nadziei. Pozdrawiam serdecznie, Arkadiusz. Dzięki, że znalazłeś chwilę czasu dla radia na Góralską Nutę, a resztę już będziemy dalej, jak to się go to klepać i wysyłać we świat. Bóg zapłać. Dziękuję, Bóg zapłać. Dziękuję wszystkim słuchaczom również. Ja serdecznie zapraszam na poparcie kandydatury Judge Art Śmigielski for Will County Circuit Court Judge, Event Host, The Law Office of Wrubel i Skupień, Art and Sandy Wrubel, First Choice Realty and Stan and Bożena Wielocha. W piątek 18 marca, więc najbliższy piątek 18 marca, Crystal Grant, to jest 12416 South Archer Avenue w LeMond. Cała uroczystość, całe spotkanie rozpocznie się o godzinie 6.30 wieczorem. $50 za osobę, $90 za parę. Obiad w cenie, bar jest tak zwany cash bar. Sponsorstwo $150 lub więcej obejmuje obiad oraz wyczytanie w trakcie przemowy. Żeby zostać wyczytany, płatność musi być dokonana do 10 marca. Jestem pewien, że na pewno troszeczkę można jeszcze będzie przeciągnąć. Czeki płatne Friends to Elect Judge Śmigielski na sali lub pocztą pod adres. Teraz już nie będziecie wysyłać czeków, bo myślę, że będzie możliwość zasponsorowania podczas tej uroczystości. A więc serdecznie was zapraszamy na to spotkanie. Trzeba poprzeć właśnie naszego sędziego, Arkadiusza Śmigielskiego. To spotkanie jest 18 marca o godzinie 6.30 wieczorem w Crystal Grant w imieniu organizatorów, jak i też radio na Góralską Nutę. Serdecznie was zapraszam na to spotkanie, bo takich ludzi zawsze pan Krzysztof Wąsowicz mówił, że musimy mieć swoich ludzi na stanowiskach. Pytam was pięknie. W piątek 18 marca Crystal Grant trzeba poprzeć pana Arkadiusza Śmigielskiego na Wall County Circuit Court Judge, a więc bardzo wysokie stanowisko. Pytam was pięknie. Jako właściciele agencji Farmers Insurance, Dorota i Krzysztof Krężel, będący wśród Polonii od ćwierć wieku, zawsze stawaliśmy na wysokości zadania, aby zabezpieczyć Państwa rodzinę i cały dobytek. 6444 West Archer Avenue, Chicago. Byliśmy, jesteśmy i będziemy dla Państwa. Farmers Insurance, Krzysztof Krężel.
Ja też u nich wszystko ubezpieczyłem. Farmers Insurance. Godne polecenia. Czujesz, że twój stary cię ani grzeje, ani chłodzi? Wymień go! Hurtowa sprzedaż pieców i bojlerów 24 Heating and Cooling. Zobacz inne super promocje na stronie ogrzeje i ochłodzi.com. Brakujące zęby? Ruszająca się proteza? Nie, ja to mam za sobą. Wstawiłem implanty w klinice dr Beaty Dederowskiej w Le Monde Dental Clinic. W jednym miejscu dentyści i specjaliści. To bardzo wygodne. Wspólnie wybieraliśmy najlepszą metodę leczenia i otrzymałem finansowanie. Dzisiaj często się uśmiecham. Dla ciebie też znajdziemy dobre rozwiązanie. Dzwoń i umów konsultację. Le Monde Dental Clinic 630-914-1500. W internecie polski dentysta.net. Implanty to nasza specjalność. Doktor Beata Dederowska serdecznie zaprasza. Zaś teraz przenieśmy się na chwileczkę do Góralskiej Chałupy. Kilka wersji dźwiękowych dzięki państwu Halegda. Wakowe granie. Piękna góralska uroczystość w Góralskiej Chałupie tydzień temu w tamtą niedzielę, ale myślę, że będzie co przygrywać od czasu do czasu, ale zaczniemy od naszej Halusi. Zubek Para. My son, what's the best radio show right now? Radio na Góralską Nutę. My son, who's the host for the Radio na Góralską Nutę? Wojtek Torula. Powiem wam tak, że Radio na Góralską Nutę jest teraz najlepsze w Chicago. Dziękuję, do widzenia. No chciałoby się mieć taki najlepszy show, ale wiecie, no ale dobrze, dzięki Maciek, fajna idea, dobre. Mam nadzieję, że wam się to spodobało. Teraz już nasza Marylka Rodowicz, tak na koniec, Sokoły. Ten znany utwór, który nam towarzyszy cały czas. Za dziewczyną, śpiewajcie ze mną razem. Zieloną Ukrainą, żal, żal, serce płacze, już cię nigdy zobaczę. Hej, 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 sokoły, ojajcie, góry, lasy, i na tym końcu tu niedzielne wydanie Radia na Góralską Nutę tutaj na 14.90 AM, WP na 14.90 AM, ale zostajecie z nami dalej w internecie. Wchodźcie tam, otwarcie tylko na YouTube. Wojciech Dorula Radio. Dużo jest ciekawych informacji, dużo ciekawych rzeczy dla was dzisiaj przygotowanych jest. Czekam dalej na propozycje, czekam dalej na większą, dłuższą część tego programu, bo widzicie, jednak mało. Jedna tam została jaskółeczka. Moja, moja mała, a ja tutaj, w obcej stronie, dzień i nocą tęsknię do niej. Hej! Razem to dla Ukrainy. A my zaś ostatnie po drugiej zimy u tylko Wisconsin zagram się z wami. Bądźcie ze mną za tydzień znowu. Dzwoń, 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 dzwoneczku.
My zaś w tych trochę takich bojowych czasach, takich ciężkich czasach, mamy w studiu kogoś, kto nas ma uspokoić. Proszę bardzo przedstawić się, kto dzisiaj z nami w studiu Radia na Góralską Nutę jest. Dzień dobry Państwu, kłania się Agnieszka Malicka, firma Green Compass Global, produkty CBD z konopi siewnych. Agnieszko, opowiedz troszeczkę o tych produktach i dlaczego są tak bardzo ważne te produkty i dlaczego powinniśmy sobie nimi pomagać. Właśnie od kilku lat produkty CBD są już legalne w Stanach Zjednoczonych. Nie są to produkty tak jak marihuana, nie powodują tego haju, ale jako suplementy brane codziennie naprawdę pomagają ludziom, takim jak moja babcia, moja mama, ja czy moi klienci, ze stanami lękowymi, ze stresem, z bólem, między innymi artrytycznym, czy też tenisistów, golfistów, jak również pomagają nam właśnie ze stresem, no i z problemem ze spaniem. Są to produkty naturalne, ale co więcej produkowane w Stanach Zjednoczonych. Są to organiczne, certyfikowane przez rząd produkty. My jako firma jesteśmy rzetelną firmą i wiemy, co jest w naszej butelce, w naszych żelkach. Kontrolujemy to od początku do końca, tak żeby Państwo, gdy to przyjmujecie, żebyście widzieli rezultaty i wiedzieli, że przyjmujecie coś, co jest dla Was dobre, co jest jakościowo dobre i jest również wartościowe. Dość dużo materiału zdążyliśmy też nagrać wideo w ciągu tygodnia. Będziemy to prezentować. Byliśmy też na live'ie, a teraz w radiu na Góralską Nutę. Także jeżeli to spotkanie da nam efekty i wierzę, że to może wielu ludziom pomóc, ponieważ sam wiem ze środowiska, z moich znajomych, że wielu ludzi to stosuje w dzisiejszym czasie dla uspokojenia. Jak to Kargul i Pawlak, jak to Kargul mówił, dla spokojności, dla spokojności. W takim razie Agnieszko, namiary na ciebie, jak się można z tobą skontaktować, odsyłamy ich wszystkich na mój profil facebookowy, na twój profil facebookowy, niech sobie tam spokojnie ludzie to posłuchają, bo tam jest długi taki program na ten temat i tak ładnie opowiadasz i pokazujesz to wszystko. Proszę cię bardzo. Numer telefonu do mnie 224-297-6696 224-297-6696 lub e-mail cbd.aga@gmail.com cbd.aga@gmail.com, a moja strona to aga.greencompassglobal.com aga.greencompassglobal.com. Zapraszam serdecznie, naprawdę. Jeśli CBD, to tylko u Agi. Pięknie, jeśli CBD, to tylko u Agi. Dziękujemy za przyjście, za oglądanie. Oglądajcie to na YouTubie, na Facebooku, gdzie tylko można, a teraz w radiu na Góralską Nutę. Agnieszko, dziękuję ci bardzo za przyjście i do zobaczenia znowu. Dziękuję pięknie. 50 paczek na 50-lecie. Wysyłasz, wygrywasz. Co miesiąc wśród wszystkich naszych klientów, którzy wysyłają paczki, losujemy wysyłkę darmowych paczek. Co miesiąc 50 osób ma szansę na wysłanie paczki morskiej do Polski za darmo. 50 darmowych paczek morskich co miesiąc. Szczegóły na www.polamerusa.com lub pod numerem 773-685-8222. 50 paczek na 50-lecie. Tylko Polamer. Waldoś, znowu zapomniałeś o czeku. Wcale nie. Teraz moja pensja sama wpływa na konto. Jak to? A tak, podałem firmie numer naszego rachunku i pieniądze wpływają bezpośrednio na konto w naszej Unii. Od razu są dostępne i możemy ich używać. I dostałem jeszcze $50. Zleć bezpośrednią wpłatę na konto czekowe w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej i odbierz $50 w prezencie. Aktywuj usługę Direct Deposit i zarządzaj wygodnie swoimi finansami z jednego miejsca. Promocja ważna do 18 kwietnia tego roku. Szczegóły promocji w oddziałach na www.naszaunia.com lub pod 1-855-773-2848. Nasza Unia. Twoje finanse zawsze tam, gdzie ty. Nasza Unia to więcej niż bank. Zasady członkostwa obowiązują. Obejmuje nowe wpłaty w kwocie minimum $300. PSFCU is federally insured by NCUA. Właściciele Shop & Safe Market, państwo Ewa i Cezary Jakubowski, serdecznie dziękują wszystkim swoim klientom za zaufanie i pomoc we wspólnej budowie sukcesu największej sieci supermarketów polskich właścicieli. Spotkajmy się w Shop & Safe Market. shopandsafemarket.com.
Vítejte v městečku Žatec. Mluvil, že tu roste nejlepší chmel na světě. A kto nevěří, nech spróbuje žateckého a sám se překoná. Žatecký, nejlepší chmel, výborné pivo. Ej, nikoho, nikoho ještě nevěří. Ej, nikoho. A jak się za koho zbije się czoło zenić i zrobić piękne wesele, to tylko w Belvedere Chateau Banquet. Słuchajcie, Belvedere Chateau 8055 West 103 Street w Palos Hills. Serdecznie wam polecam to miejsce, gwarantuję za wspaniałą obsługę, za piękny wygląd, najpiękniejsza sala bankietowa w Chicagolandzie i jeszcze może dalej. 8055 West 103 Street w Palos Hills, numer telefonu 708-430-1800, 430-1800, dzwońcie, zostawcie wiadomość, jeżeli nie ma ich w tym momencie przy telefonie, odzwonią na pewno. Róbcie rezerwację, mają dużo jeszcze wolnych miejsc. Na ten rok i na następny, świetnie wyposażona kuchnia, to podkreślam, bo to jest bardzo ważne. Wspaniali kucharze, wspaniała obsługa i piękna sala bankietowa po ogromnym remoncie przeprowadzonym w ostatnim czasie. Ela i Bolek serdecznie was zapraszają. Belvedere Chateau, Palos Hills, najpiękniejsza sala bankietowa. Polecam. Ej, nikogo, nikogo jeszcze nie. I mamy komunikat, bo potrzebują pracowników w Belvedere Chateau. Ela i Bolek pytali wam przekazać, co jakbyście mieli swoją młodzież, co by chciała co trochę dorobić. Pytają wasz pięknie na salę bankietową. Są potrzebni pracownicy do obsługi przy stolikach. Nie, bo przecież zawsze tam była dobra obsługa, piękna obsługa, ale i też tacy robotni. Tak jak macie swoje dzieci, wesołujcie ich do roboty tamok, ale też i pomoc do kuchni. Nasyćkę, wydziałę, do bary, kajną młodzecie. Potrzebni są pracownicy do Belvedere Chateau. Dzwońcie do nich, zgłoszujcie się, idźcie tamok, bo warto. Fajne miejsce do pracy, a zawsze, jak to się go rosa, się zawsze przyda. Event Planners. Chcesz, aby najważniejszy dzień w swoim życiu wyglądał spektakularnie? Powierz go najlepszym fachowcom w tej branży. M&M Event Planners to rodzinny biznes już z 15-letnim doświadczeniem. Ich profesjonalizm, elegancja i klasa nie mają sobie równych. Są w stanie jednorazowo obsłużyć nawet do 1500 gości. Pięknie przygotują nie tylko przyjęcie weselne, ale chrzciny, komunie, zdyby, jak również prywatne imprezy tak w salonach, jak i również ostatnio bardzo popularne w ogrodach pod namiotami. Szybko, sprawnie i bezstresowo dopasują się do każdej okoliczności czasu i terenu. MMM Event Planners to Magda, Marek, Paulina, Szymon, Sylwia i Sebastian Wosiński, rodem z Czarnego Dunajca. Zapoznaj się z ich kreatywnością, ofertami, ogromną ilością bogatych wyposażeń, dzwoniąc do Pauliny pod numer telefonu 708-717-7552. I najnowszy adres jest 7707 West 96 Place, Hickory Hills, dosłownie 3 minuty, a bo tak na kornerze od tamtej lokalizacji. Fajnie. Paulinko, pozdrawiamy serdecznie, wszystkiego najlepszego dla całej rodzinki. No i do zobaczenia się znowu. Trzymaj się, cześć. Dziękuję bardzo, dziękuję Wojtku. 708 717 75 52 lub pogląda ich w internecie. MMM Event Planners. Podaruj im swój dzień, a nigdy go nie zapomnisz. Dzień dobry. Paulinka Kraśniewska-Worwa. Paulinko, witam cię tym razem w rozmowie telefonicznej, chociaż już zapowiedziałeś, że niedługo będziesz częściej bywała tutaj osobiście w studiu, ale my mamy bardzo ważny temat do przegadania i ważne informacje do przekazania słuchaczom Radia na Góralskim. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Można powiedzieć hip hip hurra, no bo to, o cośmy walczyli, to zostało zdobyte.
Tak, i bardzo nas to wszystkich cieszy, ale kochani, to nie jest koniec naszej walki, bo pamiętajcie, że zbliżają się wybory. I tak, moi drodzy, serdecznie wszystkich zapraszamy na polsko-amerykańskie spotkanie z kandydatem na gubernatora stanu Illinois, Darren Bailey, oraz z kandydatem na prokuratora generalnego stanu Illinois, Thomas DeVore. Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia w środę w gościnnych progach Paradise Elegant Banquets w Bridgeview w godzinach wieczornych od 6 do 8 wieczorem. Wstęp wolny. W programie pokazy góralskie zespołu Jawory, wystąpienie senatora Darren Bailey, adwokata Thomas DeVore, który pomógł nam odmaskować nasze dzieci, i innych honorowych gości. Dla wszystkich przybyłych będzie przygotowany drobny poczęstunek, w tym zimne przekąski, desery i kawa. A dla chętnych będzie otwarty cash bar. Organizatorami spotkania są Paulina Kraśniewska-Worwa, czyli ja, Sandy Szczygiel-Żeglin i Marcin Wogiel. A za wsparcie medialne dziękujemy Tobie, Wojtku, i Radiu na Góralską Nutę. Tak więc ja i my wszyscy serdecznie Państwa zapraszamy, bo musimy dalej walczyć o wolność w stanie Illinois. A to możemy zrobić tylko dzięki temu, że odpowiedni ludzie znajdą się na odpowiednich stanowiskach. I to jest piękne, i to jest bardzo ważne, ponieważ czas na zmiany. Stoimy w obliczu innego niebezpieczeństwa. Powiedzmy, poniekąd wyszliśmy z pandemii, z oblicza wojny w Europie. Na razie na Ukrainie nie wiadomo, co to z tym dalej się stanie i gdzie to dalej pójdzie. Ale my też musimy patrzeć, co się tutaj z naszymi rodzinami dzieje, z naszą przyszłością i obecnego rządu, który no niestety nie sprawuje się tak, jak się powinien. Poza tym to też jest inna sprawa, bo wiemy to z przeszłości, że ten nasz stan no i nie za bardzo jest się czym cieszyć. Także Paulinko, o tym spotkaniu będziemy mówić w każdym programie, będziemy rozmawiać tutaj w studiu, będziemy nagłaśniać, gdyby ktokolwiek chciał wspomóc to spotkanie, bardzo proszony jest o kontakt z Tobą, bo to Ty jesteś takim jakby głównym prowodorem tego wszystkiego, to Ty zainicjowałaś to i Ty no pniesz się do przodu, to jest bardzo ważne. Tak, kochani, jeżeli ktoś chciałby tylko pomóc, a może mi pomóc, chociażby w przygotowaniach, to proszę o kontakt Paulina Kraśniewska-Worwa na Facebooku. Proszę do mnie napisać, a jak ktoś chciałby do mnie zadzwonić, mój numer telefonu 773-440-7472. Dziękuję Ci, Wojtku. I my też na ten moment dziękujemy właścicielom i management Paradise Elegant Banquet Hall tutaj w Bridgeview. Wielki Bóg zapłać Wam za to składamy. Beatko, Wojtek, Jędrek, bo to w sumie wyście się przyczynili, daliście salę, jak to się go dopłona, samu for free i to jest pięknie z Waszej strony, bo widzicie, że te takie rzeczy są potrzebne, że ludziom trzeba pomóc, a to jest przyszłość z naszego stanu i naszych rządzących tutaj w tym stanie. Paulinko, do usłyszenia się znowu, do zobaczenia. Myślę, że bardzo ważna wiadomość. Jeszcze raz powtórzę im datę, kiedy, o której godzinie? Czyli 27 kwietnia w Paradise Elegant Banquet w Bridgeview. W godzinach wieczornych od 6 do 8, może się przyciągnie do 9, bo będziemy mieli wielu gości oprócz Thomasa DeVore i Darren Bailey. Tak więc serdecznie zapraszamy, mamy 2 miesiące, kochani, w nas siła, nie dajcie się podzielić. Musimy się łączyć. I widzicie, widocznie daję Wam to chyba do zrozumienia to też, że jeżeli już o tej porze, teraz o tym mówimy, to znaczy, że to jest ważne spotkanie. Paulinko, Bóg zapłać, trzymaj się, cześć. Z Bogiem. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Jak jeden kolor miało i widzę tu co dnia promienie z między chmur, słoneczko jadę powiedzieć co się chciało.
być. Mił obcy tobie stary Giewont i kościelcu wybranie, byłeś tu. Zmęcone lica twoje chłodzie ukięsi polny wiatr, byłeś tu. Szlag worlej pyrci bliski ci jak ten rodzony brat, byłeś tu. Kainu krogł od nieba dzieli ten nadziemski świat. I dumny w reglu smrek, i dumny holmy wiatr, zakiesi k tobie, ojce święty goście, a ja wstrzymuję wdech, bo jakbyś za mną sęk, w modlitwie serce we mnie ci. Byłeś tu. Nie obcy tobie stary Giewont ni kościelcu wygranie, byłeś tu. Zmęcone lica twoje chłodzie ukięsi holny wiatr, byłeś tu. Szlag worlej pyrci bliski ci jak ten rodzony brat, byłeś tu. Kainu krokł od nieba dzieli ten nas ziemski świat. Przebyć muszę tak jak ty, mój mistrzu. Wokoło ludzie, których kochać trzeba tak jak ty, mój mistrzu. Niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona tak jak ty, mój mistrzu. Poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze.